Chciałbym przypomnieć, że od jakiegoś czasu właściwie dwa ostatnie moje zwiastowania poświęcone były Kościołowi Jezusa Chrystusa. Nie ma lepszego miejsca, jak być w zgromadzeniu ludu Bożego. Jak być tam, gdzie jest Boża obecność. I powiedzieliśmy właściwie za Bożym Słowem, bo to nie jest nasz pomysł. Kościół jest Bożym pomysłem, Bożym planem. I Słowo Boże wyraźnie mówi nam, że ten Boży plan był już w Jego zamyśle, zanim cokolwiek powstało. Inaczej mówiąc, kiedy należysz do Kościoła Jezusa Chrystusa, stajesz się uczestnikiem odwiecznego Bożego planu. A więc stajesz się częścią czegoś, co jest wieczne, co trwa na wieki. Stajesz się częścią czegoś, czego autorem, pomysłodawcą jest sam Wszechmogący Bóg. Powiedzieliśmy i Słowo Boże tak mówi, że Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół. A bramy śmierci go nie przemogą. I mówiliśmy i wyjaśnialiśmy, że w tym fragmencie Ewangelii Mateusza jest gra słów, że Kościół nie jest zbudowany na Piotrze, który jest po grecku to ho petros, kamień, odłamek skały, ale Kościół zbudowany jest na hepetra, na skalę. I w Starym i w Nowym Przymierzu zawsze skałą nazwany jest Wszechmogący Bóg. A także w Nowym Testamencie i w Starym tą skałą nazwany jest sam Pan Jezus Chrystus. Kościół na Nim jest zbudowany. On jest tą nieporuszoną skałą. Mówiliśmy o tym, że jest, dzisiaj dawaliśmy tego świadectwo. Ten Kościół w oczach Pana, w oczach Bożych jest cenny. Została za ten Kościół, czyli za to zgromadzenie ludzi zbawionych, położona najwyższa ofiara, śmierć, przelana krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Cenny Kościół. Nie jakiś tam Kościół. Ale ten Kościół zostaje nazwany domem i mieszkaniem Bożym. I Słowo Boże mówi, że tak jak Kościół, i nie mam na myśli oczywiście budynku, ale nas zgromadzonych, bo to słowo oznacza zgromadzenie ludzi wywołanych przez Boga, odkupionych przez Boga, zbawionych przez Boga. Kościół może się wszędzie zgromadzać. Nie jest uzależniony od budynku, chociaż budynek jest potrzebny Kościołowi. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni. A więc mówimy o Kościele. Mówimy o czymś, że tobie i mnie dana została łaska, by stać się częścią tego żywego organizmu, tych odkupionych, których zbawił Jezus Chrystus, że On postanowił ciebie i mnie wbudować, umieścić w tym zgromadzeniu, abyśmy się stali Jego częścią. Kochani, Kościół Jezusa Chrystusa został zrodzony w ogniu, powiewie i mocy Ducha Świętego. To słowo, to przykazanie Jezusa po zmartwychwstaniu, przed wniebowstąpieniem do uczniów było jasne i wyraźne. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ani aż nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I tych około 120 osób, łącznie z Matką Pana Jezusa Chrystusa, z Jego braćmi rodzonymi, zgromadzonych było, oczekiwało, modliło się na wypełnienie się Bożej obietnicy. 10 dni modlili się, 10 dni oczekiwali, aż nadeszła pięćdziesiątnica, święto, drugie wielkie święto w Izraelu, na które zobowiązany był przyjść każdy Izraelita. Zobaczcie, Boży plan jest niesamowity. To, co działo się w Starym, było zapowiedzią wydarzeń nowotestamentowych. Plan Boży jest niewzruszony, tak jasny i wyraźny. Pierwsze jest odkupienie, a później jest moc Ducha Świętego dla odkupionych. I ten Duch Święty, zgodnie z obietnicą, został wylany na tych
około 120 osób oczekujących. Żyjemy w czasach, w których człowiek nie lubi czekać. Chcemy mieć wszystko szybko, od razu, natychmiast. Ale słuchajcie, to czekanie na Boga pozwala Bogu zmienić nas w taki sposób, abyśmy mogli przyjąć obietnicę, abyśmy mogli przyjąć błogosławieństwo od Boga. A więc czekaj na Boga. Może modlisz się i wołasz i prosisz o coś, wzywasz Boga i ciągle nie ma odpowiedzi. Czekaj i pozwól, żeby Bóg przez Słowo i Ducha mówił do ciebie. I może jest coś, co wymaga zmiany w twoim i w moim sercu, aby wypełniła się obietnica. Aby moc Boża stąpiła, aby została wysłuchana modlitwa. Czasami widzimy bardzo wyraźnie, on musi coś zmienić, ona musi coś zmienić. Ale Pan chce rozmawiać z tobą i ze mną osobiście, z każdym z nas, bo miłuje każdego z nas, bo ma sprawę z każdym z nas i każdego z nas przygotowuje na swoje powtórne przyjście. A więc czekaj na Niego. Pozwól Jego Słowu, Jego Świętemu Duchowi przemawiać. I kiedy Boży palec jest położony na coś w twoim życiu, nie uciekaj i nie zakrywaj tego. Ale przyjdź i proś Pana, aby pomógł ci się z tym uporać, aby On to zmienił w twoim życiu. Ten Kościół budowany jest z żywych kamieni, moi drodzy. Każdy z nas jest dziełem samego Pana. Każde Boże dziecko, każdy odrodzony człowiek jest dziełem samego Pana. Jeżeli sam próbowałem coś zmienić i naprawić, nigdy mi się nie wiodło. Ponosiłem zawsze porażkę. Chociaż postanawiałem mocno zmienić moje życie, ponosiłem porażkę. Ale kiedy zaufałem Jemu i Jego mocy, On dokonał zmiany mojego wnętrza, mojego serca. Także zacząłem mieć upodobanie w tym, co Jemu się podoba, a co mnie, nie mnie się podoba. Zrodzeni z Niego. Jak mówi list do Efezjan, 2:10, Jego dziełem jesteśmy. Dlatego, że świątynia Boża nie może być uczyniona przez siłę człowieka. Ale wszystko to jest z Boga. Jesteś z Boga, zrodzony z Boga. Jak mówi ewangelista Jan w 1:12, z Boga jesteście. Tak więc budowani jesteśmy w ten Boży dom, mieszkanie Boże, jak mówiliśmy, przybytek święty w Panu. I kiedy patrzę na to zgromadzenie ludzi Bożych, odkupionych, przemienionych, zawsze jestem podekscytowany. I nigdy z nas nie może potraktować drugiego z jakiejś pozycji wyższości. Nie daj Boże pogardy jeden wobec drugiego. Bo jeżeli Bóg tobą i mną nie wzgardził, bo jeżeli Bóg Wszechmogący odpuścił tobie i mnie, jeżeli Bóg Wszechmogący uczynił cię częścią żywego Kościoła, to jesteś cenny w Jego oczach. To jesteś wyniesiony w Jego oczach. Dlatego Słowo Boże mówi, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka, dotyka mnie samego. Dlatego nazwani jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludem świętym, narodem wybranym. I może patrzysz na siebie w lustrze, patrzysz na swoje porażki, patrzysz na swoje upadki, mówisz, patrzysz na to wszystko, co jest, mówisz, ja jestem kimś takim. Oczywiście, że to nie jest żaden argument do tego, żeby tolerować zło, niewłaściwe zachowanie w naszym życiu. Ale chcę ci powiedzieć, że w twoim duchu, w naszym duchu zostałeś właśnie takim uczyniony. I kiedy patrzysz w lustro Bożego Słowa, masz patrzeć i Bóg mówi o tobie w ten sposób. I przyjrzyj się, czy tak jest, i zacznij
zmieniać to, powiedzieć: tak, to jest moja rzeczywistość, tym jestem, będę w ten sposób się zachowywał i żył. Możesz chodzić jak książę i król, albo możesz chodzić jak żebrak i pokonany. Ale Słowo Boże mówi, że już nie jesteś żebrakiem i pokonanym, ale jesteś królewskim kapłaństwem. Możesz przez krew Jezusa, w mocy Jego zmartwychwstałego życia powstać i żyć w całej pełni błogosławieństwa. Bóg tego oczekuje i tak chce. Przypomina mi się teraz pewna sytuacja. Oto jeden z kaznodziei zaparkował swój samochód przed hotelem Solec w Warszawie. I mówi: przyjechałem dość wcześnie i byłem zmęczony i tak po prostu rozwaliłem się w tym samochodzie. Odpoczywałem, ale nagle uświadomiłem sobie, przecież ja jestem tym, który reprezentuje Chrystusa. Ja jestem kimś zupełnie innym i jak ludzie teraz na mnie popatrzą, jak ten człowiek wygląda. Od razu jakoś się poprawiłem w tym siedzeniu, jakoś tak usiadłem, żeby to godnie wszystko wyglądało, kiedy ktoś będzie patrzył. Pytanie jest, co ty i ja myślimy o sobie, należąc do Chrystusa? Diabeł przychodzi i mówi: jesteś nikim i niczym. Ja ci pokażę, ale ty i ja mamy tą ufną odwagę, to prawo, ten przywilej i on nie wynika z pychy, aby powiedzieć: o nie, ja należę do Króla Królów. Obmyty, ubrany w czyste, święte szaty, odkupiony i ty, diable, nie będziesz dalej deptał po mnie i niszczył mnie. Kochani, zrobiono taki eksperyment, że jakąś restaurację przygotowano i zaproszono ludzi. Kiedy ta restauracja była brudna, taka, wiecie, nie do końca czysta, tam niedbale rzeczy, to też ludzie tam bardzo szybko nauczyli się rzucać brudne rzeczy na podłogę, brudzić, zostawiać brudne, no bo jak brudne, to brudne. Ale kiedy zrobiono to pomieszczenie przygotowano na taki wysoki połysk, elegancko i czysto, to ci, którzy tam wchodzili, mówili: o, ten papierek to ja muszę schować i wyrzucić do kosza. Ja nie mogę takiego upapranego blatu zostawić. Wiecie, coś zmieniło się w ich mentalności, bo zaczęli postrzegać, że to miejsce jest zupełnie inne. Bracia i siostry, chciałbym, żebyś zobaczył, że w Chrystusie Jezusie to jest inne miejsce. Kościół jest święty, jest oddzielony. To jest inne miejsce. A więc już nie wypada byle jak. Jak będzie, to będzie. Ale oto nie, bo Chrystus mnie wykupił od mojego marnego, grzesznego postępowania, zachowania. A teraz chcę być i żyć na miarę mojego Pana. Na miarę czystości domu Bożego, w którym jest Pan. A więc nie będę chodził jak ten, który jest ciągle ubity, ale będę chodził z głową podniesioną, bo wiem, że moim odkupicielem jest Pan i moim okryciem jest Pan. To dlatego Kościół jest takim miejscem, w którym powinno być z jednej strony wielkie wołanie: Boże, oczyś mnie, ale też wielkie wołanie: chwała niech będzie mojemu Zbawicielowi, bo mnie wykupił. Bo mnie oczyścił, bo jestem Jego. On zapłacił za mnie tak drogo. On mnie uczynił swoim synem i swoim dziedzicem. Czy zgadza się to? Zostałeś uczyniony synem i dziedzicem i współdziedzicem Chrystusa? Jest to prawda Bożego Słowa? Jest to prawda Bożego Słowa? Kiedy patrzę na Kościół zrodzony z mocy Ducha, jestem podekscytowany,
Bo to jest miejsce, powiedzieliśmy, chwały Bożej. Kościół jest mieszkaniem żywego Boga. Miejscem chwały Bożej, na której jest obecność Pana. I wierzę, że Jezus tutaj dzisiaj jest. Jego chwała dzisiaj tutaj jest. Kiedy uwierzyło tych około 3000 mężczyzn, Biblia mówi, od tego czasu byli oni razem. Byli oni razem. Wiecie, Chrystus zawsze będzie łączył. I osoba Chrystusa, obecność Ducha Świętego sprawia, że łączy ludzi, którzy wcześniej kompletnie się nie znali. Ludzie, którzy się nie znali, którzy nawet o nikogo się nie troszczyli. Popatrzcie, nagle, kiedy Duch Święty zstąpił i zrodził ten pierwszy Kościół, do tych 120 dołączonych zostało 3000 dusz. I nagle coś dziwnego się stało. Te 3000 i tych 120, oni mieli wielką potrzebę być razem. Byli razem. Oni byli tak razem, że Słowo Boże nam mówi, że oni codziennie się zgromadzali, aby wielbić Boga, dziękować Bogu, aby widząc siebie, cieszyć się na sam swój widok. Inaczej mówiąc, coś dokonało się w ich sercach, w ich wnętrzu, że dlatego śpiewamy, że Kościół Jezusa Chrystusa jest żywy. Że ten sam Pan, ten sam Duch, ten sam Zbawiciel wypełniał życie, serce każdego z nich i byli razem. I razem się modlili. I razem o siebie nawzajem się troszczyli. Biblia mówi, coś dziwnego się stało. Ja wiem, że niektórzy mówią, że jak uwierzysz w Jezusa, jak zaczynasz czytać Boże Słowo, zaczynasz swoje życie układać, tak jak mówi Boże Słowo, to mówią, zgłupiał. Po prostu zgłupiał. Przejdzie mu. O ile mu przejdzie. Ale czy o Panu Jezusie nie powiedzieli, że zgłupiał? Że jest szaleńcem? Nawet właśnie bracia chcieli, uznali go za tego, któremu coś tam się stało. Ale to nie jest tak. Oto nagle oni odkryli, że w drugim człowieku widzieli brata, siostrę, widzieli, nagle zaczęli dostrzegać potrzebę i nagle zaczęli uświadamiać sobie, że my powinniśmy coś zrobić i pomóc sobie nawzajem. Dlatego jest napisane, że kiedy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne i sprzedawali posiadłości, mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Kto ich do tego zmusił? Kto im o tym powiedział? Czy apostołowie stanęli i powiedzieli, słuchajcie, tak zrobimy, sprzedawajcie, co macie? Nie, absolutnie nie. Ale gdzieś tam w głębi serca, napełnieni miłością Bożą, zaczęli dzielić się swoimi dobrami, aby pomóc sobie nawzajem. I to trwało i trwało. Byli razem. Razem zaczęli się o siebie troszczyć. Słuchajcie, wymiar Kościoła ma wymiar bardzo, bardzo praktyczny. Ta miłość, która była w ich sercach do Boga, ta miłość sprawiała, że miłowali jeden drugiego. Spotykali się w świątyni. Po co się tam spotykali? Po co się tam spotykali? Czasami sąsiedzi mnie pytają, gdzie idziesz na Sylwestra? Gdzie spędzisz Sylwestra? Na dyskotece, na tańcach, tam gdzie się alkohol, tam gdzie są przekleństwa. Ja mówię, nie, idziemy do kościoła na Sylwestra. Jak do kościoła nas, to co tam może tańczycie, nie? Jak do kościoła nas, no tak. Oto mamy wielką agapę, przychodzi może około 150 ludzi, rozstawiane są stoły. Mamy ucztę miłości i chwalimy Boga. I dziękujemy Bogu za miniony rok. I modlimy się, aby błogosławił nas w następnym roku. Dziwni ludzie ci chrześcijanie. Jakoś troszeczkę im tam, no przecież.
Ale kiedy Chrystus staje się Twoim Panem, kiedy umiłowałeś Chrystusa, wszystko jest przewartościowane i teraz już nie pytasz, czy moim sąsiadom się to podoba, mojej mamie czy tacie się to podoba. Ale pytasz, zadajesz jedno podstawowe pytanie, czy Jezusowi się to podoba? Czy On w tym powie, na to, co ja robię, w danym momencie, czy On powie, tak, moje dziecko, to mi sprawia radość. Spotykali się w świątyni. Przychodziła godzina 9, to była 3 po południu naszego czasu. I nagle mogliście zauważyć, jak tłum ludzi idzie do świątyni. Nie do samej świątyni, bo tam nie wolno było wejść, ale do przysionku. Salomon, po co tam szli? Oni może tak już patrzyli na zegarek. Kiedy ta 9 będzie? Bo muszę już tam być. Tam jest Kościół. Tam się modlą. Tam jest Boża obecność. Ja tam muszę być. I przychodzili. I modlili się. Wiecie, kiedy lud Boży, kiedyś mówiłem na ten temat kazanie, zainspirowany świadectwem jednego z pastorów, kiedy lud Boży idzie na modlitwę, już w samej drodze na modlitwę mogą się dziać cuda. Bo kiedy tak sobie szli, to tam przy bramie siedział ten chromy. Żebrał od urodzenia. Nie chodził od urodzenia. Ale lud Boży tam szedł, aby uwielbić Jezusa. I Piotr i Jan tam szli. I pamiętacie tą historię? On tam wyciągał, żeby jakiś datek dostać. Ja mówię, srebra i złota nie mamy. Ale to, co mamy, to Ci dajemy w imieniu Jezusa Nazareńskiego. Wstań i chodź. I Biblia mówi, i natychmiast umocniły się kostki Jego w nogach. Natychmiast skoczył na nogi, zaczął wielbić Boga, podskakując i podnosząc ręce. Nie ma nic złego, kiedy lud Boży, a wręcz jest to niesamowicie inspirujące, podnosi ręce, aby wielbić Boga. Dlatego Pismo mówi, podnoście czyste wasze ręce do góry, niech to mężczyźni czynią, a myślę, że kobiety też. A on jeszcze zaczął podskakiwać i wbiegł do świątyni, a tam już było mnóstwo ludzi, chcący uwielbić Chrystusa. I wyobrażam sobie, jak ludzie tam się zbiegali, i ciekawscy, i Kościół, i nagle widzą, żywy Pan zmartwychwstały, Chrystus jest obecny w swoim Kościele. To jest niesamowity obraz żywego, pełnego dynamiki, mocy Ducha Świętego Kościoła. Oni nie przychodzili odprawiać nabożeństw. Oni przychodzili naprawdę rozkoszować się Bogiem, wielbić Boga i doświadczać mocy Boga w swoim życiu. Aby później móc mówić swoim sąsiadom, jak wspaniały jest Bóg, do którego należymy. Bóg ci może pomóc. Pomógł temu, tamtemu, tego znam, tamtego, widziałem to. A więc byli razem, troszczyli się o siebie nawzajem, codziennie zgromadzali się, aby uwielbiać Boga. A tak przy okazji Pan Bóg jeszcze w drodze do świątyni czynił niezwykłe rzeczy. A ja sądzę, że i tam w świątyni też. Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu ludu Bożego, On czyni wielkie rzeczy pośród nas. Już samo słowo, sama atmosfera, obecność, której jest głoszone Słowo i obecność Ducha Świętego, doświadczacie tego, oczyszcza nasze serca i myśli, napełnia i podnosi naszego ducha, ale Bóg ma więcej i więcej. Biblia mówi, że była bojaźń Pana w ich sercach. Dlaczego byli ogarnięci bojaźnią? Wiersz 43, 2 rozdziału Dziejów Apostolskich. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Nie tylko ten chromy. Tam się działo wiele cudów i znaków. Dlaczego o tym mówię? Żeby wzbudzić w nas, żeby wzbudzić sobie samym i w nas, w Kościele Jezusa Chrystusa w Czechowicach,
to pragnienie, tą wizję, to, co maluje nam Słowo Boże, że Kościół jest pełen Bożej chwały i mocy. I abyśmy chcieli to pochwycić i być tymi, którzy są, mają udział w tym, przez których Duch Boży może działać. Trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w wspólnocie i modlitwach. Lubię to słowo trwali. Bo wiecie, kiedy czasami czegoś jest mniej z tej takiej cudowności w Kościele, a zawsze tak bywa. I to jest normalne. I czasami, tak jak jest w naszym osobistym życiu, jest przeżywamy wielką euforię i uniesienie, kiedy wręcz namacalnie doświadczamy Boga. Nawracasz się, oddajesz Bogu życie, kompletnie nie znasz Jego słowa, masz problem, otwierasz Biblię, patrzysz, o, tu jest napisane o tym. Manna z nieba spada. Tak po prostu, prosto do ciebie, do twojego problemu, bo ojciec wie i otwierasz Biblię, jeszcze jej nie znasz i nie możesz poszukać i tak dalej, ale słowo przychodzi, ale nie zawsze tak będzie. Bo kiedy dojrzewamy i wzrastamy, Bóg uczy nas, żebyśmy nie polegali na okolicznościach, sytuacjach, ale wierzyli Bogu w naszym życiu. I żebyśmy czasami przez trud, przez wytrwałość, przez wysiłek zdobywali te obietnice, które On ma dla nas. W każdym razie oni trwali. Czy tam było, sądzę, uniesienie, czy nie, oni trwali. Czy tam były cuda widziane, czy nie, przez jakiś czas oni trwali. W nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, we wspólnocie i w modlitwach. I Biblia, te Dzieje Apostolskie w 4 rozdziale dalej potwierdzają i w 5. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wielka łaska spoczywała na nich. Na nich wszystkich, tam jest napisane. Na nich wszystkich, bez wyjątku. Na dzieciach, młodzieży, dorosłych, na nich wszystkich. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. A więc objawiała się ta moc Boża, chwała Boża w tym zgromadzeniu i w tym zborze. Kochani, to, co jest niesamowitym świadectwem o tym zborze, który pierwszy powstał, to jest zwrócenie uwagi, że ci ludzie, ten Kościół liczący później już ponad 5000 samych mężczyzn. Ja myślę, że zbór w Jerozolimie śmiało mógł liczyć z kobietami i dziećmi około 20 000 ludzi. To nie był mały zbór. Nie mamy żadnych podstaw, żeby tak myśleć, skoro w dniu 50 3000 się nawróciło, a później jest napisane, że liczba mężczyzn wzrosła do około 5000. To nie był mały zbór. Ale potrafili, będąc tak dużym zborem, utrzymać ten ogień miłości do Boga i do siebie nawzajem. Jest napisane, że mieli jedno serce i jedną duszę. Że byli razem. Że byli jednomyślni. Oczywiście, że diabłu się to bardzo nie podoba. Wiecie, sądzę, że diabeł dostaje apopleksji, jak widzi taki Kościół. Bardzo mu się to nie podoba. I my wiemy, że ten zbór w Jerozolimie, namaszczony, wypełniony, pełen usługi apostolskiej, z takimi cudami, znakami, ten Kościół w pewnym momencie musiał przejść przez ogień doświadczenia i próby, tak jak życie każdego nowonarodzonego Bożego dziecka. Każdy z nas musi przejść przez ogień doświadczeń i próby wiary, aby się okazało, czy naprawdę Boga miłujesz, czy nie. Czy twoja wiara jest mocna, czy nie. Czy jesteś człowiekiem, który naprawdę polega na Bogu, czy nie. Wszyscy musimy być doświadczeni. I wszyscy,
I każdy kościół i zbór jest doświadczany. Ważne jest, żebyśmy umieli w Boży sposób przejść przez próbę i doświadczenie. Wiecie, już w dziejach, już w 6 rozdziale dziejów jest napisane, że już zaczęły się pewne pomiędzy nimi spory. Niezadowolenie. A jeżeli to, gdy to zostało zażegnane i wrócił pokój do serc, do umysłów, do postaw, do zachowań, no to diabeł tak sobie użył takiego wpływowego człowieka jak Saul z Tarsu, który zaczął niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, oprócz apostołów, gro tego zboru rozpierzchła się po całej Judei, Galilei, Samarii. Ale muszę wam powiedzieć, Bożego Kościoła nie da się zatrzymać. Bożego ognia nie da się zatrzymać. To jest tak, jakby, wiecie, diabeł wziął ten wielki ogień, który płonął dla Chrystusa. I on wziął i zaczął to uderzać, żeby to zagasić. A to się rozprysło i zaczęło zapalać kolejne miejsca. Gdzie szli? Dawali świadectwo o Chrystusie i ludzie zaczęli się nawracać w Judei, w Samarii, a w Antiochii powstał zbór. Najbardziej potężny misyjny zbór opisany w dziejach. Pójdź do kościoła żywego. Podążaj przez wiarę i żyj. Do Boga z sumienia czystego. Pójdź do kościoła. A więc, kochani, kiedy należysz do kościoła, dziękuj Bogu i ciesz się i ceń sobie kościół. Ale też będę mówił następnym razem, będę mówił, jak ważny jest każdy z nas i że każdy z nas ma tą wielką odpowiedzialność, aby wnosić błogosławieństwo i życie Chrystusa do Kościoła. Nikt z nas nie jest z tego pominięty. Jest to i przywilej, ale też ogromna odpowiedzialność. Ale teraz chciałbym już zakończyć.